ramach tej konferencji padły zdania i opinie prezesa Narodowego Funduszu, dyrektora Departamentu Ministerstwa Zdrowia. Wystąpiliśmy my, klinicyści, i ujawniło się, co się dzieje, a dzieje się już nie tak źle. Dzieje się dużo w onkourologii robotycznej i jakie z tego mogą wyniknąć dalsze perspektywy. Rozwój robotyki jest nieunikniony. Będziemy odchodzili od laparoskopii na korzyść robotyki, nie tylko w operacjach gruczołu krokowego, ale również, i to jest na chwilę obecną paląca potrzeba, w operacjach nerki i pewnie w przyszłości w operacjach pęcherza u wybranych chorych. Moim zadaniem było pokazanie na własnym doświadczeniu, jakie korzyści może dać robot Da Vinci. Radykalna prostatektomia, czyli mamy tu efekty szybszego powrotu trzymania moczu, większego odsetka osób, które potem będą sprawne seksualnie. Robotyka niesie wielorakie korzyści. Dla pacjenta, dla chirurga, no i dla całego społeczeństwa. Dla pacjenta operacja rzeczywiście znikomo inwazyjna, operacja dająca mniej powikłań, szybszy powrót do zdrowia. W większości przypadków pacjent wychodzi następnego dnia do domu. Dla lekarza możliwość przeprowadzania operacji, które laparoskopowo byłyby bardzo trudne albo niewykonalne, w warunkach otwartych wykonalne, ale bardziej traumatyczne. I wreszcie dla całego społeczeństwa, no, pacjent wraca szybciej do zdrowia, lepiej się czuje, nie wymaga opieki osób trzecich, szybciej wraca do pracy, więc to jest korzyść z punktu widzenia globalnego, makroekonomicznego, zdecydowanie najwyższa. Bezwzględnie robotyka w urologii to jest rzeczywistość i dalszy postęp jest absolutnie widoczny, absolutnie perspektywy jasne, idziemy z tym do przodu. Celem jest tylko jedno, dobro pacjenta. Dzisiaj dzięki dobrej organizacji, dzięki refundacji, o której dba NFZ, my idziemy do przodu. Przyszłość polskiej urologii w robotyce.